W dzisiejszym odcinku test Orbitreka EL900 Domios, marki własnej sieci sklepów Decathlon. EL900 to Orbitrek z napędem przednim, duży, ciężki, wzorowany na sprzętach Soul Fitness i Nordic Track, ale w trochę bardziej budżetowym wykonaniu. Jest łatwy w montażu, konstrukcyjnie inspirowany znanymi modelami topowych firm. W porównaniu do znanych producentów, tutaj zastosowano oszczędności w produkcji elementów metalowych, które polegały na tym, że części metalowe gięte, zaoblone, tutaj zastąpiono bardziej kanciastymi i prostymi, które są tańsze w produkcji. O ile w modelach do użytku komercyjnego nie jest to dopuszczalne, o tyle w sprzęcie do użytku domowego ma to całkiem sporo sensu i jest w miarę bezpieczne dla użytkownika. Wizualnie zdecydowanie czuć tutaj powiew świeżości i nowy trend w konstrukcjach. Orbitrek jest szorstki, ostry, a jednak tworzy z elementami okrągłymi i giętymi zgraną całość. Może się podobać. Wykończenie w czarnym macie zmniejsza go optycznie, a żółte wstawki, choć totalnie nie w moim stylu, to jednak nadają mu nowoczesnego charakteru. Przy gabarytach 195x70x67 109 kg, przedni napęd z Decathlonu zapewnia bardzo dobry komfort treningu. Pracuje cicho, płynnie, obciążenie zmienia się dobrze i jest go wystarczająco dużo. Dobra stabilność wynika ze sporej wagi oraz dobrego systemu poziomowania w 6 punktach. Sylwetka, którą mamy ćwicząc na tym Orbitreku, jest poprawna. Nie prowadzi do garbienia się, promuje dobrą postawę. Ruchome rączki są w dobrym miejscu, przyjemne w dotyku, chwyt jest wygodny. Trenowanie na nim jest przyjemne, platformy pod stopy są poprawne, szerokie, niezakończone od tyłu. Guma antypoślizgowa jest solidna, twarda, głęboko rowkowana. Trening boso raczej tu odpada. Polecam używać do treningów trampki z cienką podeszwą albo bose buty, na przykład Merrell, które sprawdzą się tutaj idealnie. Rozstaw platform także jest zgodny ze sztuką, to 10 cm, powinien być bezpieczny dla stawów oraz wygodny. 150 kg, tyle deklaruje producent u dźwigu dla tego Orbitreka. Moim zdaniem jest to mało realne, zakładam, że bliżej mu do 110 albo 120 kg, tak jak w Spiricie 195. Do obsługi użytkownika powyżej 110 kg przydałaby się podwójna prowadnica na podwójnych rolkach, znana z wyższych modeli NT i Spirita. Konsola. Konsola jest prosta, czytelna, z intuicyjną obsługą. Wyświetlacz jest monochromatyczny, ma minimalistyczny kształt, który bardzo mi odpowiada i jest widoczny pod różnymi kątami. Dlatego konsola nie ma regulacji i jej nie potrzebuje. W zestawie mamy koszyk na butelkę i uchwyt na telefon oraz port USB. Nie ma pasa telemetrycznego do pomiaru pulsu. Pomiar z rączek działa słabo, tak samo jak w większości sprzętów, jakie znam. Z gadżetów na pokładzie mamy jeszcze regulację wysokości kroku, której przydatność jest naprawdę wątpliwa. W moich treningach nie stwierdziłem żadnych benefitów jazdy na tym Orbitreku pod górkę. Różnica w spalonych kaloriach też jest pomijalna i będzie o tym oddzielny film. Sprawdźcie też koniecznie moje filmy o treningu na bieżni w elewacji. Jest to świetny system treningowy i będzie o tym więcej na kanale. Gwarancja na ten Orbitrek to 2 lata, dostępność części zamiennych jest dobra, awaryjność jeszcze nie jest znana, natomiast z tego co przeczytałem na stronie Decathlon, serwis dobrze radzi sobie z usuwaniem usterek. To wszystko za 3,5 tysiąca złotych i stosunek ceny do jakości uważam za dobry albo nawet bardzo dobry. EL900 jest tanim, praktycznym Orbitrekiem ze średniej półki, który powinien sprawdzić się dobrze w każdej sytuacji. Tu warto podkreślić, że jest to sprzęt ze średniej półki. Porównując go na przykład do Xtery 3.9, Domios ma więcej opcji i jest nowocześniejszy. Jest też ładniej wykonany i większy. Wielkość niekoniecznie jest zaletą. Xtera na przykład ma ekstensywną historię bezawaryjności, rozszerzoną gwarancję na części zamiennej i co ważne, ma bardziej kompaktowe rozmiary. Ma też pas do pomiaru pulsu w pakiecie. Porównując Domiosa do na przykład Spirita 3.9.5, który też ma regulację,
tu już porównania nie ma. Spirit jest znacznie lepszy pod absolutnie każdym względem. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić w tym Orbitreku, to chyba tylko do tego, że regulacja wysokości kroku tak naprawdę nic nie daje, a zajmuje dodatkowe miejsce. Gdybym miał wpływ na budowę tego Orbitreka, wolałbym, żeby ten sprzęt był mniejszy, żeby zajmował mniej miejsca. Gdyby regulacji nie było, to urządzenie byłoby bardziej praktyczne. Bardziej dogłębna analiza tego sprzętu jest na stronie gymguru.com w dziale testy. Opisałem tam także, jak Decathlonowi udało się zaoszczędzić na tym Orbitreku oraz finalnie, czy warto go kupić, czy nie. Na dziś to tyle. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Wiedza na temat sprzętu, jak i ten kanał rozwijają się głównie dzięki Waszej ciekawości i mojej dociekliwości. Dlatego zachęcam do zadawania pytań pod filmem. Pamiętajcie też, żeby zalajkować i zasubskrybować ten kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Na dziś dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.